Dzień dobry, witajcie w kolejnym Flashu. Najwięksi optymiści dostrzegają już oznaki nadchodzącej wiosny, co oznacza, że nastał ten czas w roku, gdy na rynku debiutują nowe flagowe galaktyki z serii S od Samsunga. I od razu wypada zaznaczyć, że trzeba gigantycznej dozy optymizmu, żeby uznać tę premierę za ciekawą, intrygującą i w ogóle wartą odnotowania. Ale po kolei. Nie inaczej niż w ostatnich latach, również tym razem jednocześnie debiutują trzy modele. Mocno podobne do siebie S23 i S23+, i nieco od nich odseparowany S23 Ultra. Ten ostatni ponownie jest de facto przepoczwarzonym Note'em, co jest podkreślone odziedziczonym po tej wygaszonej serii wyglądem, ale wszystkie trzy modele stylistycznie uproszczono. Zmiany nazwano efektownym hasłem wprowadzania Essential Design. Mocno spłaszczono krawędzie boczne, tak na iPhone'owe modłę, usunięto charakterystyczne wyspy aparatów S23 i S23+, teraz obiektywy są osobno wydzielone i zbierają kurz na potęgę, a zakres krzywizny zagięty krawędzi ekranu w Ultra odczuwalnie zmniejszono, dzięki czemu rzeczywiście telefon odrobinę przyjemniej wpasowuje się w dłoń, szczególnie biorąc pod uwagę jego rozmiar. Nie dajcie się jednak zwieść, wszystko to są kwestie jedynie kosmetyczne i koniec końców skutkujące dalszą utratą jakiejkolwiek oryginalności. Nowe S-ki pozbawione wpasowanych w krawędzie wysp wyglądają bardzo powtarzalnie i nijako. Cztery mało wyraziste kolory, zielonkawy, a w zasadzie kaki, kremowy, czarny i lawendowy, czyli różowy, w niczym tu nie pomagają. Jeśli jeszcze nie ziewacie, idźmy dalej. Wielką i kategoryczną zmianą w nowych S-kach jest to, że są bardziej eko. Dla przykładu, w Ultra 12 komponentów zostało stworzonych przy częściowym, podkreślam, użyciu materiałów recyklingowanych. Na przykład szkło z dwóch stron, to skądinąd jest Gorilla Glass Victus 2 debiutująca tu w smartfonach, tacka SIM, przyciski, moduły głośników, slot na rysik S Pen i kilka elementów obudowy. Dzięki temu do oceanów do końca roku trafi o 15 ton mniej plastikowych sieci łowieckich. Biorąc pod uwagę, że rocznie do wód trafia ich około 1 000 000 ton, to jest to znaczący sukces Samsunga w walce o ziemię. Na pocieszenie jednak pudełko, nie zawierające oczywiście ani sławek, ani ładowarki, jest w pełni z recyklingu, a telefony nadal spełniają normę wodoodporności IP68 i nadal mają korpus ze wzmocnionego aluminium. Zmianą jest też kwestia podzespołów. S-ki w Polsce i na całym świecie zresztą będą wreszcie pracowały tylko na Snapdragonach. 8 generacji drugiej oczywiście, rzekomo jakoś zmodyfikowanych na potrzeby Samsunga, ale czego te modyfikacje dotyczą, niestety przedstawiciele marki na przedpremierze nie umieli powiedzieć. W każdym razie gorzej ocenianym Exynosom mówimy bajo. Pamięci wewnętrzne przyspieszyły, to jest teraz UFS 4.0, podobnie z RAM-em, to jest LPDDR5X. W przypadku modelu Ultra zmian doszukać można się też przy okazji aparatu. Główny moduł ma teraz 200 megapikseli, łączy 16 pikseli w jeden, ma przysłonę 1.7, optyczną stabilizację obrazu pracującą w szerszym zakresie i autofokus Super Quad Pixel, czyli że szybszy i skuteczniejszy. Wszystko to w połączeniu ze zmianami w softcie ma wpływać na lepsze zdjęcia i wideo w ciemnościach, lepszą separację planów i obiektów w trybie portretowym i uwaga, możliwość robienia ciekawych zdjęć w ramach astrofotografii. Wiadomka, to jest game changer. Lepszy ma być też stukrotny zoom, w mojej ocenie nadal mocno dyskusyjnie przydatny, łatwiejsza i bardziej spójna ma być obsługa nawet 50-megapikselowych RAW-ów, a maksymalne parametry nagrywanego wideo to 8K przy 30 klatkach na sekundę. 12-megapikselowy szeroki kąt i 2 10-megapikselowe zoomy zostały jednak dokładnie takie same, ich specyfikacje wrzucę do przypiętego komentarza i co jednocześnie ciekawe i ultra nudne, wszystkie aparaty w S23 i w S23+, są identyczne jak w poprzednikach. Od strony technicznej nie ma w nich żadnej zmiany, nawet jakiejś bzdurnej i udawanej, co uznaję za godną podziwu i zarazem bezczelną pewność siebie producenta. A nie, pardonsik, wszystkie trzy telefony mają nowy moduł do selfie, 12-megapikselowy z autofokusem Dual Pixel, co w przypadku S23 i S23+, jest minimalną poprawą, poprzednicy mieli bardzo podobny 10-megapikselowy aparat, a w przypadku S23 Ultra się okaże. Zeszłoroczny model miał w tym miejscu 40 megapikseli z identycznym światłem. Ekrany mają takie same rozmiary i rozdzielczości jak w poprzednikach, jadąc po kolei od najmniejszego modelu odpowiednio, 6,1 cala i 6,6 cala w Full HD+, i z zakresem odświeżania 48-120 Hz, oraz 6,8 cala w QHD+, odświeżany w widełkach od 1 do 120 Hz. Matryce są oczywiście AMOLEDowe, prostsze modele mają mieć jasność maksymalną na poziomie 1200 nitów, Ultra 1750 nitów i mają lepiej dopasowywać kontrast oraz kolory w różnych warunkach oświetleniowych. Jakąś tam zmianą są też odrobinę powiększone baterie w S23 i S23+, o 200 mAh do 3900 i 4700 mAh. Tempo ładowania się jednak nie poprawiło, maksymalna moc ładowania to nadal 25 W, a w przypadku modelu Ultra 45 W. Nowa jest też oczywiście nakładka systemowa One UI 5.1.
Ale sorry, nie będę bredził, że możliwość łączenia dwóch emoji to rzecz zmieniająca wrażenie korzystania z telefonu. Głośniki nadal są stereofoniczne, nadal nie maknie z nami mini jack, jest ładowanie bezprzewodowe i zwrotne, jest rysik S Pen w S23 Ultra, który nie umie nic więcej niż do tej pory, i jest dual SIM z dodatkową obsługą eSIM-ów. Jeśli nie jest specjalnie innowacyjnie, to czy jest chociaż drożej? A jakże, oczywiście, że tak. Ceny S23 zaczynają się od 4599 zł, czyli 600 drożej niż w przypadku poprzedników. S23 Plus od 5799, 800 zł drożej, a S23 Ultra od 6799 zł, czyli że 900 drożej. Przy czym w przypadku dwóch ostatnich modeli zwiększono jednocześnie minimalną pamięć wewnętrzną ze 128 do 256 GB. Promocja na start też jest zresztą oparta o dwukrotne zwiększanie pamięci, czyli przeskoczenie z Afriko z podstawowej do drugiej w kolejności wersji pamięciowej tam, gdzie się da, co sprowadza się po prostu do oszczędności na poziomie 200. Jak to wszystko podsumować? Ano tak, że nowe galaktyczne S-ki zapowiadają się na najnudniejsze telefony ever. Pozbawione jakichkolwiek innowacji, poprawione względem poprzedników o absolutnie konieczne minimum wynikające z upływu 12 miesięcy i zmian w ofercie dostawców komponentów, bezwstydnie droższe i jeszcze mniej charakterystyczne. Czy naprawdę w smartfonach nie da się wymyślić już nic więcej? Czy naprawdę jedyne, na co stać jedną z największych firm na świecie, to łączenie emoji i wycieranie sobie mordy ekologią? Czy serio jesteśmy skazani już na zawsze na słuchanie, jak producent próbuje nam sprzedać to samo, co widzieliśmy już rok temu jako nowe i ciekawe? Jeśli odpowiedzi na te pytania brzmią tak, to ze smutkiem stwierdzam, że smartfony nie kończą się, tylko już się skończyły. Podejrzewam jednak, że chodzi o co innego. Chodzi o pieniądze. One są najważniejsze. Samsung i jego najwięksi konkurenci kierują się już tylko pazernością. Postęp, innowacje i ciekawe pomysły, których wymagali wizjonerzy kierujący tymi markami, ustąpiły miejsca Excelom z wiecznymi wzrostami, których oczekują księgowi, bo nimi są obecni prezesi. To jest zawstydzające i zniechęcające. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ktokolwiek zainteresowany wstępnie kupnem nowych S-ek nie miałby sięgnąć po zeszłoroczne, przeceniane już modele. I cóż, nam klientom pozostało tylko to, pokazywać wyborami zakupowymi, co o tym wszystkim sądzimy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o spektakularnie nieciekawej premierze ultra nudnych supergalaktyk. A ja się z wami żegnam, idę płakać nad losem smartfonów. Do usłyszenia.